Na program zaprasza Kapitał 24 TV. Serwis internetowy tylko dla profesjonalistów. Obszar polityki regionalnej jest tym obszarem w działalności rządu, który uzyskuje najlepsze notowania ze strony ekspertów Business Center Club. Ale jak w każdym obszarze, i tu również możemy liczne udoskonalenia funkcjonowania obecnego systemu wprowadzić. To, co niewątpliwie jest najważniejszym wyzwaniem na najbliższe miesiące i powiedzmy na najbliższe dwa lata, to jest kwestia przygotowania nowej perspektywy finansowej, czyli w jaki sposób pieniądze na inwestycje w naszym kraju, które przyjdą do nas z Unii Europejskiej, jak również te, które będziemy musieli z naszego własnego budżetu dołożyć, jak te środki unijne najmądrzej wydać. To, co uważam jest konieczne, to jest stworzenie silnego centrum koordynacyjnego i takiego, które by panowało nad tym, co się w procesie inwestycyjnym w naszym kraju dzieje. Do tej pory ten ośrodek nie jest tak do końca zdefiniowany w naszym rządzie. Uważam, że taką rolę powinno właśnie pełnić Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. I Ministerstwo Rozwoju Regionalnego również powinno panować nad spójnością wszelkich działań strategicznych, które są w ramach rządu prowadzane. Czyli w kwestie powstających wszelkiego rodzaju dokumentów planistycznych, dokumentów strategicznych, szczególnie tych średnio- i długookresowych. Tym się powinno zajmować Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. To, co również jest szalenie ważne, aby te wszystkie programy, które są realizowane za pieniądze publiczne i unijne, i krajowe, żeby one były jak najlepiej nakierowane na beneficjenta. Czyli mówimy tutaj o samorządach, szczególnie tych samorządach najniższych, gminnych. Mówimy tutaj o przedsiębiorcach, mówimy o organizacjach pozarządowych. Te wszystkie działania powinny zostać nakierowane jeszcze bardziej na tych ostatecznych beneficjentów tych programów, czyli żeby ubieganie się o te środki, jak również później realizacja projektów była jak najbardziej prosta, płynna i pozwalała na osiąganie założonych efektów.